dobry. Na polu nam wyrosło kilka olbrzymich dyń i szukamy sposobu, żeby je zważyć, a przede wszystkim przetransportować bliżej domu, ale do tego jest potrzeba kilka osób. Dwie osoby nie dadzą rady. A tak obecnie wygląda sadzonka z odmiany mikrobery. Pomidorek koktajlowy. Jedna roślina przepięknie zaowocowała. Tu jest setki, jak może nawet i około 1000 tych pomidorków słodziutkich, małych, pomarańczowych. Jak widzicie, liści już nie ma, a pomidorek przepięknie dalej owocuje i cały czas go jeszcze jemy. A teraz zapraszam na czwartą część degustacji. Może teraz pora na coś żółtego, długiego, słodkiego, wyjątkowego. Żółta Auria. Bardzo fajne. Ostatnie te Aurie, które miałam czerwone, posadzone w zeszłym roku w portfolio i w gruncie dwarfy, są dużo mniejsze. Były dużo mniejsze niż owoce tej Aurii. Odmiana bardzo mięsista, bardzo mało nasion, mało soku. Czerwone odmiany Aurii są podobne w budowie owocu, też takie są mięsiste, ale bardzo fajny, ciekawy kształt, tak jak to u Aurii bywa, z tym, że te owoce są bardzo długie i krzew jest dosyć silny, dosyć zdrowy. Jak widzicie, tych nasion nie ma za wiele w środku. Za to miąższu jest bardzo dużo. Odmiana fajna na przetwory, jako żółta odmiana oraz do spożycia bieżącego, myślę, nawet na kanapkę. Żółta Auria. Spróbujemy, tak? Bardzo słodki, mięsisty pomidor. Lekko kwaśny, ale ma dużą przewagę słodyczy w sobie. Bardzo fajna odmiana. Żółta Auria. Tym razem pora na ciemnego pomidora. Śmieszna nazwa pomidorka. Odmiana się nazywa Yum Yum. Pisze się Yum Yum. Pomidorki wszystkie mniej więcej o takich samych rozmiarach. Nie ma takich spektakularnie dużych. Okrąglaki o ciemnobrązowej barwie skórki. Przypomina mi trochę tego mojego pomidorka sprzed chyba 2 lat Coca-Cola, chociaż Coca-Cola miał taką tak jakby lekko przezroczystą tą skóreczkę, była bardziej napięta, ale kolorystycznie jest bardzo podobny do tej mojej Coca-Coli. Świetne wybarwienie owocu. Już Wam pokazuję, jak wygląda w środku. Może tego też Wam przekroję, żebyście mieli porównanie. Przepiękna barwa owocu. Bardzo ciemna. Naprawdę aż brąz. To jest, może w tym świetle nie być tego widać, ale to wnętrze tego pomidorka jest po prostu brązowe. Krzew bardzo wysoko rośnie i jest bardzo plenny. Pomidorowy, bardziej słodki niż kwaśny. Bardzo fajny pomidor, soczysty. Z takim przydymionym smakiem taki. Super. Yum yum. Przepyszna odmiana o brązowych owocach. Może w końcu pora na tego pomidora, który leżał tu sobie. Odmiana się nazywa bardzo dziwacznie i nie wymyśliłam jej sobie. Krwawy księżyc.
Nasiona pochodzą z oryginalnego opakowania. Będziecie mieli oczywiście tutaj z boczku wstawione. Krzew dosyć mocny, ale nie zawiązuje dużej ilości owoców. Jak wygląda w środku? Już pokazuję, oczywiście. Pomidorek brązowy w środku, z takim czerwonym akcentem wśród miąższu, bardzo soczysty i pachnący. Bardzo ładnie pachnie. Komory nasienne dosyć duże, a w smaku, jaki on jest w smaku? Smak jakiegoś, przypomina mi trochę smak jakiegoś takiego lekko kwaśnego owocu. Bardzo mało ma słodyczy, za to dużo takiego pomidorowego smaku, takiego naprawdę i dosyć mocno intensywny pomidorowo-kwaśny akcent. Także pomidorek o ciekawej nazwie, ale chyba raczej więcej on u mnie nie zagości ze względu na małą słodycz w owocach. Bardzo ciekawa odmiana, pięknie wybarwiona skórka, taka czerwono-oliwkowa, zielona, ale smakiem no nie powalił mnie tak, żeby mógł zostać na kolejny sezon. Zapełnijmy tu sobie lukę, może tym ósmym cudem świata, co Wam pokazywałam w pierwszej części, kolejnymi owocami sobie zapełnimy, żeby to nie było tak pusto. Ale tym razem weźmiemy może sobie czerwoną jakąś odmianę i już szukam czerwonej odmiany, a może Wam rozkroję antico. Zobaczymy. Jeden z największych owoców na krzewie uprawianym w gruncie. Olbrzymi. Bardzo dużo z tej odmiany zrobiliśmy już w tym roku przetworów. Jest to odmiana typowo przecierowa, ale świetnie też się nadają te mniejsze owoce na knapkę. Ta odmiana rośnie dużo lepiej w gruncie niż w szklarni lub pod osłonami. Nie zmieszczą się oba kawałki w jednym kadrze. Może tak jakoś z daleka Wam pokażę. O, bardzo mięsista odmiana. Pomodoro Cuore Antico di Acquiterme. Mój ulubiony pomidor z ubiegłego sezonu. Bardzo duże owoce tworzy. Odmiana posadzona jedna w szklarni i tak jak powiedziałam, mam chyba dwie w gruncie bez osłon. I te pomidory uprawiane poza szklarnią, czyli w gruncie, mają dużo lepszy smak niż uprawiane w szklarni. Te w szklarni próbowaliśmy, są bardzo dobre, ale te uprawiane w gruncie, zapewniam Was, że mają zupełnie inny smak. Ten pomidor nawet jeszcze nie ma takiego koloru, jak powinien mieć. One powinny mieć aż takie czerwone, ale zerwałam już większość na przetwory. No, tak, po spróbowaniu ta odmiana mogła jeszcze, odmiana, ten owoc mógł jeszcze troszkę poleżeć. On powinien być bardzo czerwony w środku, wtedy jest najbardziej smaczny. I takie pomidory były zrywane właśnie z krzaków uprawianych w gruncie. Bo tak jak powiedziałam, te ze szklarni nie smakowały nam tak bardzo dobrze, jak te bez osłon. Ale odmiana godna polecenia. Samo mięso w tych pomidorkach jest. Tu jest mało galarety. Jak widzicie, no w tym okazie jest dosyć sporo nawet nasion. Na pewno są osoby, które pamiętają tego pomidora z moich zeszłorocznych prezentacji. On mnie powalił po prostu. Tamten owoc, który spróbowałam, po prostu mnie powalił. Ale piszecie mi też, że Wam wielu też posmakował i czujecie różnicę między uprawą
w szklarni, a w gruncie. Tu może Wam wstawię nawet jeden filmik kolegi, który mi przysłał swoją uprawę tego pomidorka w donicy. Też był z niego bardzo zadowolony. Darku, pozdrawiam Cię serdecznie. Także pomidorek wielu odpowiada. No, smak jest oczywiście kwestią gustu. Są lepsze i gorsze pomidory. Ten akurat jest moją odmianą, a zwłaszcza przecierową. No i tu Was zaskoczę. Kolejna zielona odmiana. Cooper River. Odmiana wysoko rosnąca, wytwarzająca bardzo dużych rozmiarów owoce. Przepięknym oliwkowo-pomarańczowym takim odcieniu skórki. Z zielonym przebarwieniem przy szypułce. I przekroimy zaraz sobie i zobaczycie przekrój tego pomidora. Jest to kolejna zielona odmiana, jaka mi bardzo posmakowała w tym roku. A przy tym pięknie wyglądająca wewnątrz. Różowo-czerwono-zielono-oliwkowe przebarwienia miąższu. Przepiękna w środku i super smakująca odmiana. Przepyszna w smaku. Smakuje niemalże jak bardzo słodki arbuz. Naprawdę to jest odmiana, którą mogę Wam polecić. Cooper River. Przepyszna. Duże owoce. Krzew wysoki, tworzący dobrą ilość owoców na krzewie. Bardzo smaczna, soczysta, owocowa, słodka odmiana. Przepyszny zielony pomidor. Kolejny w tym roku. Może powróćmy do pomidorów brązowych. Cuban pepper. Kubańska papryka. Pomidorki o bardzo ciekawym ubarwieniu. Brązowo-czekoladowe trochę takie. Tutaj na górze pomidorka mają przebarwienie lekko brązowawe. On tak jak w słońcu, słońce zaświeci, to wygląda troszkę jak taka brązowa wisząca kiełbaska. Bardzo plenna odmiana. Jak na brązową przystało, o bardzo ciekawym dymnym smaku, ciekawym wnętrzu. Brązowy przekrój. Pomidorka. Ilość nasion średnia. Bardzo taki zwarty miąższ, ale soczystości mu nie brakuje. Spróbujmy. Ja też go oczywiście już jadłam, tego pomidora. Jest bardzo dobry. Odmiana również smakowałaby dzieciom. Jest bardzo słodka, soczysta, pełna takiego wyrazistego smaku. Smak lekko dymny, oczywiście podobny smak troszkę do czarnego księcia, bym powiedziała. Bardzo fajna odmiana, ciekawa, o wydłużonych owocach w kształcie kiełbaski. Zwykle takie odmiany o wydłużonych owocach są bardzo podatne na suchą zgniliznę wierzchołkową, a ta odmiana, o dziwo, wytworzyła większość zdrowych owoców, jedynie odpadły mi chyba 3 z całego krzewu, więc jestem zadowolona z tej odmiany. Poza tym, że dobrze smakuje, pięknie wygląda, w słońcu przebarwienia są przepiękne po prostu tego pomidora. Świetna odmiana. Cuban pepper. Zapełnimy sobie lukę, żeby tu nie było pusto, bo jeszcze nas trochę pomidorów czeka do spróbowania. A może ten Cuban pepper też Wam położę. Moi drodzy, czerwony. Czerwony, który bardzo mnie zaskoczył w tym roku. Moneymaker. Nasiona pochodzą z oryginalnego opakowania. Odmiana bardzo, bardzo, bardzo plenna. Rośnie posadzona w gruncie. Krzew odporny bardziej niż inne takie słabsze odmiany. Wytwarzająca okrągłe pomidorki, czerwone. Niby takie zwykłe, co?
Można by powiedzieć, że taki zwykły czerwony pomidor. No i niby taki, słuchajcie, jest. Ale może najpierw wam przekroju pokażę. No nic, nic wizualnie specjalnego. Czerwony, zwykły pomidorek. Ale moim zdaniem z okrągłych, czerwonych odmian, jakie uprawiam w tym roku, jest to najlepsza odmiana. Jest po prostu w smaku rewelacyjne. Tego się nie da określić, jego smaku dokładnie opisać, czy on jest słodki, czy on jest kwaśny, czy on jest pomidorowy. On jest po prostu wszystkim. Moneymaker. Przepyszna odmiana, uprawiana bez osłon, w gruncie, w pełnym słońcu. Odmiana, która w tym roku mnie zaskoczyła i którą z pewnością będę jeszcze uprawiać nieraz. Moneymaker. W ubiegłym sezonie miałam pomidorka Jazz o bardzo dużych owocach, przepięknie wybarwionych, czerwono-żółtych. A w tym roku mam pomidorka Orange Jazz. Jest to praktycznie jeden z ostatnich owoców, jaki mi został i musiał doczekać tej prezentacji. Odmiana bardzo podobna, jednak wytwarzająca mniejsze owoce. Odmiana niemalże siostrzana. Odmiana rodzi dosyć sporą ilość pomidorów o przepięknym pomarańczowo złotym przebarwieniu skórki. Bardzo smaczny owoc. Już wam przekrajam i pokazuję, jak wygląda w środku. Ten okaz musiał odleżeć około 4 dni. Spójrzcie, barwa przepiękna, cudowna, pomarańczowa, soczysta i pachnąca odmiana. Słodka niczym melon. No przepięknie pachnie, przepięknie wybarwiona. Ciemno-pomarańczowy miąższ. Właściwie tego miąższu to jest bardzo dużo, a mało komór nasiennych. I z tej odmiany starałam sobie pobrać więcej nasion niż z poprzedniej, w ubiegłym sezonie, z tej poprzedniej odmiany, którą miałam. Przepyszna odmiana o lekkim smaku melona. Takie jest moje odczucie smakowe. Nie każdy ma takie samo, więc każdy porównuje smak wedle siebie. Ta odmiana mi tak smakuje, jest przepyszna, soczysta, z dużą zawartością miąższu, rozpływającego się w ustach, a ja takie odmiany po prostu uwielbiam. Podobną odmianą w ubiegłym sezonie po rozkrojeniu okazała się być odmiana Serce Ashgabadu. W tym roku też mam tego pomidora, jednak on był przeznaczony głównie dla nas na konsumpcję ze względu na jego przepyszny smak. A jeżeli ktoś chce zobaczyć Serce Ashgabadu, to zapraszam do obejrzenia moich filmów z ubiegłego sezonu. Tam na pewno nieraz znajdziecie tą odmianę. A ta odmiana, która się wam prezentuje, nazywa się Orange Jazz. No i kolejną odmianą o podobnej barwie, chociaż nie zupełnie, bo ta ma bardzo intensywny odcień indigo. Yellow Dragon, czyli żółty smok. Przepiękny pomidor, przepięknie wybarwiony, dosyć plenny. I to jest ta odmiana, która niestety złamała to grono podczas tej wichury i to grono leżało sobie na agrotkaninie, ale wszystkie pomidorki dojrzały. Bardzo dużą ilość z tej odmiany pomidorów rozdałam znajomym i rodzinie. Nie pytałam, jak smakuje, ale ja spróbuję jej z wami. O, jaka piękna! Czerwono-żółty, czerwono-pomarańczowy w słońcu odcień pomidora wewnątrz, czerwone przerosty, duża ilość komór nasiennych, dosyć soczysty. Bardzo jestem ciekawa smaku tego pomidora. Owocowo słodki, rześki smak. Ma ciut kwasu, ale nie za dużo. Przewaga słodyczy. Bardzo twardy pomidorek, mimo że odleżał kilka dni przed degustacją.
bardzo reprezentacyjna odmiana, wybarwiająca się na przepiękne barwy. Piękne. No i na to wygląda, że wszystkie Wam pomidory chwalę. Czy Matinko, te wszystkie Ci smakują? Nie. To jest odmiana, której Wam nie polecę. Tworząca przepięknie wybarwione owoce, ciemnomachoniowe. Właściwie to są w kolorze takiej Coca-Coli ciemnej, kiedy zaświeci słońce przepięknie. O, jeszcze mi tu pająk zamieszkał w tym gronie. Uciekaj. Owoce są naprawdę cudnie wybarwione. O regularnych kształtach krzew. Zdrowy. O dziwo zdrowy. I to jest no troszkę takie rozczarowanie w tej odmianie, bo owoce, zaraz Wam pokażę i powiem, co to jest za odmiana. Owoców Wam nie polecę. A krzew jest tak silny i mocny, że mogłaby tak być zdrowa każda odmiana jak ta. Nasiona tej odmiany pochodzą z opakowania oryginalnego. Wstawię Wam oczywiście to opakowanie. I nazwa? Nazwa tego pomidora to Viagra. I powiem Wam tak. Nazwa tego pomidora jest adekwatna do owoców. Owoce, mimo że odleżały bardzo długi czas, one są twarde. Spójrzcie. No po prostu ja tego pomidora gniotę, a on jest twardy. Wnętrze w odcieniu brązu, ale zobaczcie, jaki on jest twardy. I smak. Zaraz Wam opiszę smak tego pomidora. Pomidor mdły, bardzo soczysty, skórka twarda, miąższ twardy wokół tej skórki. Nie polecam tej odmiany, chyba że ktoś gustuje w bardzo twardych pomidorach, długo leżakujących, pięknie wybarwionych. Odmiana mi nie podpasowała, więc podziękuję jej na przyszłe sezony. Pomidorek z odmiany Viagra. Po tym niedobrym pomidorze Viagra muszę zjeść coś lepszego. Pomidor z odmiany Gold Medal. On się już bardzo wybarwił, bo nawet pomidory w odcieniu ciemno-pomarańczowym z lekkimi czerwonymi pręgami już są dojrzałe, a ten oczywiście czekał na degustację i się przepięknie wybarwił z takimi czerwonymi pręgami pomidorek. Cudny. Jest to odmiana bewsztykowa. Już przekroję Wam i powiem, jak smakuje i jak wygląda w środku, Wam pokażę. Gold Medal. Przepiękne. Cudowne wybarwienie pomidora czerwono-pomarańczowe. No, gdzieś tam są jakieś przebłyski żółtego, ale to jest znikoma ilość tego żółtego koloru. Przewagą jednak jest kolor pomarańczowo-czerwony. Cudowny bewsztyk z dużą ilością miąższu, soczysty, pachnący. Krzew rośnie w gruncie, w pełnym słońcu, więc wszystko wziął z pogody tej letniej, słonecznej, co mu się należało i jest pyszne. Odmiana soczysta, słodka, mięsista, pachnąca. Gold Medal. Przepiękna odmiana, przepięknie wybarwiona. O zniewalającym wyglądzie środka, sami przyznacie. Cudowna odmiana, przepyszna, polecam Wam Gold Medal. Choć te poprzednie zerwane owoce nie były tak mocno wybarwione w środku, miały przewagę pomarańczowego,
Ten owoc odleżał dosyć sporo, czekając na tą degustację. Być może tak dobrze dlatego smakuje. Świetna odmiana. Rosyjska brązowa śliwka. Nasiona otrzymałam w prezencie. Dziękuję bardzo za tak fajną, bardzo dobrą odmianę. Rosyjska śliwka. Brązowy miąższ. No tu na środku ma trochę tego czerwonego, ale jest to bardzo ciemna czerwień, soczysty, duża ilość komór nasiennych. Jak widzicie, pomidorek jest bardzo soczysty, a przy okazji bardzo dobry, słodki. Pomidorek słodki o bardzo wyraźnym pomidorowo-słodkim smaku. Odmiana rewelacyjna na soki. Bardzo fajna. Jak widzicie, skórka odstaje, czyli można ją fajnie ręką ściągnąć z pomidorka bez oparzania. Takie pomidory są u mnie na wagę złota, bo ja tych skór odstających i pozostających w ustach nie lubię. Brązowa odmiana, rosyjska śliwka. Super. Jak już jesteśmy przy takich podłużnych pomidorkach, to tu Wam zaprezentuję odmianę, która się nazywa Chibis. Jest to odmiana dwarf. Mam ją posadzoną w pojemniku blisko domu. Odmiana z typu przecierowego. Taka większa, podłużna śliwka. W ubiegłym sezonie z przecierowych miałam też gawanska cigara i w tym roku też mam posadzoną w szklarni. Jest to odmiana czerwona i tak jak mówię, przecierowa, bardzo plenna odmiana, dosyć odporny krzew, bardzo fajna, ma trochę tego miąższu i komór nasiennych też sporo, ale po wydłubaniu nasion pozostaje duża część miąższu do suszenia, również na przetwory też coś z tego pomidorka da się wyskubać. Bardzo plenna i ciekawa odmiana. Odmiana się nazywa Chibis. Nie bardzo znalazłam przetłumaczenie tej odmiany, bo dostałam nasiona w prezencie. Zadziwiła mnie swoją plennością i tym, że bardzo wcześnie dojrzewa. Jest to wczesna odmiana i mimo, że mamy już wrzesień, to ona cały czas jeszcze plonuje, a co najważniejsze, jeszcze kwitnie, więc może przy sprzyjających warunkach atmosferycznych jeszcze troszeczkę tych pomidorków z tej odmiany zbiorę. Ta odmiana jest dosyć kwaskowata. Ona jest taka typowo przecierowa. Typowo pomidorek na przeciery. Chibis. No i kolejna odmiana w typie bewsztyku. Przepięknie wybarwiona, pomarańczowo-czerwono-żółta, skórka przecudownych barw. Hazelmi. Przepiękny pomidor, dosyć plenny, wysoko rosnący. Odporność, powiedziałabym, nawet na dobrym, wysokim poziomie. Już Wam przekrajam, tylko zastanawiam się, którego Wam przekroić. Może tego bardziej wybarwionego. Sama jestem ciekawa, jak on wygląda w środku. Przypółki się kruszą, ale na to nie zważajmy. Kolejny przepiękny pomidor w środku. Niesamowite barwy. Niesamowita paleta barw, żółto-pomarańczowo-czerwony miąższ. Duże komory nasienne, ale jaki piękny i soczysty. Coś wspaniałego. Hazelmi. Czy pamiętacie z Gold Medal? Ta odmiana wygląda w środku trochę podobnie, ale jest mniej słodka od tamtej. Bardziej wyczuwałabym trochę kwasu więcej niż tamtej.
A w ogóle to te miodowe fajerwerki były najlepsze jak do tej pory z takich bewsztykowych odmian. Nie wiem, w którym odcinku będziecie mieli te miodowe fajerwerki i gold medal, więc ta odmiana jest bardziej kwaśna od tamtych dwóch prezentowanych poprzednio. Ale nie mniej piękna. Jest równie piękna, równie soczysta, wypełniona miąższem. I przede wszystkim ma pięknie wybarwioną skórkę. Bardzo duże owoce. Wszystkie są duże na krzewie. Tego rozmiaru nie ma mniejszych owoców. Wszystkie są mniej więcej takie same. Hazelmi. Ale skoro skończyliśmy degustację hazelmi, to mam tu jeszcze jedną bardzo podobną wizualnie odmianę, ale tworzącą dużo większe owoce. Dużo większe. Krzew zupełnie inaczej rośnie, bardziej wysoko i tworzy niesamowite duże owoce. To jest odmiana Hazelmi, którą widzieliście przed chwilą. To jest odmiana, która się nazywa Ormiański. Przepiękny pomidor. Niesamowicie duże owoce. Ciężkie owoce. I wszystkie są mniej więcej takich rozmiarów na krzewie. Postaram się oczywiście Wam pokazać, bo wiem, że ten krzew był filmowany przeze mnie. Przepiękny pomidor. Ciężki. I już Wam przekroję i pokażę, jak on wygląda w środku tego większego odłoża, bo mi się nie zmieści w kadrze nawet. I już Wam go przekrajam. No, coś pięknego. Te pomidory w tym roku, żółto-pomarańczowo-czerwone, bewsztyki są przecudowne. Wszystkie te odmiany, które Wam do tej pory prezentowałam, to jest cudowny pomidor. To jest przekrój ormiański, pomidorek ormiański, a już Wam pokazuję hazelmi. Spójrzcie, no niby kolorystycznie są bardzo zbliżone. Szkoda, że tego gold medal chyba tu nie mam na stole, a mam. No czekajcie, to jest ormiański hazelmi. Już jestem, a to jest gold medal. Spójrzcie, no są wszystkie do siebie bardzo podobne, bardzo podobne. Odkładam sobie te przekrojone, oczywiście odmiany, żeby z nich sobie pozyskać nasiona, więc dobrze, że nie odłożyłam daleko tego gold medal. Odłożę go tam, gdzie był, żeby mi się nie pomyliło. Hazel mi też sobie odłożę. Też, żeby mi się nie pomylił, ale jesteśmy przy pomidorze ormiańskim, gdzie odmiana wytwarza duże owoce, bardzo ciężkie, pięknie wybarwione. I powiem Wam, że ten pomidor z tych wszystkich, które widzieliście przed chwilą przekrojone na stole, smakuje mi najbardziej. To jest odmiana, która mi chyba najbardziej smakuje z tych trzech, które przed chwilą tu mieliście pokazane w przekroju. Po prostu jest niewiańsko dobra. Musicie koniecznie sobie zapisać tę nazwę ormiański. Tak przetłumaczyło mi z opakowania, z którego pozyskałam sobie tą odmianę. Wysiałam, miałam kilka sadzonek, posadziłam sobie dwie. Jedną komuś sprezentowałam, bo miałam trzy sadzonki tego pomidorka. Przepiękna odmiana. No, cudowne po prostu pomidorki. Mam jeszcze z tego typu jedną odmianę o niemalże identycznych kolorach miąższu i pomidora, ale o niej będzie troszkę później. Natomiast została mi jeszcze jedna zielona odmiana Wam do pokazania. I zaraz Wam ją pokażę, ale muszę chyba, tak się tych pomidorów już najadłam, że patrzcie, to jest dziwne, bo nie mam dosyć. Typowa tomatynka.
Tu jeszcze na stole zostały mi owoce właśnie tego ormianiskiego. Chcę Wam je pokazać, jak one są przepięknie wybarwione. To jest coś cudownego. Przepiękne te odmiany. W tym roku wyszły czerwono-żółte, olbrzymich rozmiarów, przepiękne. Już nie będę tych przekrajać i może je sprezentuję komuś, o ile doleżą, nie wiem, zobaczymy. Przepiękne, bardzo ciężkie owoce. Czy wy też lubicie tego typu pomidory? Bewsztyki ciężkie, soczyste i słodkie? Napiszcie mi w komentarzach.